Bądźmy dziwni. Prawda? To jest najlepsze, co może być. O, musicie tego słuchać bardzo, bardzo długo. Dobra. O, musicie tego słuchać. O nie! Dlaczego mam to odciszone? Zobaczcie. Rzeczy się dzieją. Muszę szybnąć szyba, zanim ona szybnie. Byłam pierwsza, tak. O. Poczekam sobie troszeczkę na was, bo domyślam się, że jeszcze chwilę wam zajmie, zanim tu się znajdziecie. Udało mi się zjeść przed streamem, więc jestem z siebie bardzo, bardzo dumna z tego powodu. Udało mi się pofarbować włosy przed streamem. Wreszcie. Z czego też jestem bardzo, bardzo dumna, bo dawno, dawno, dawno już miałam to zrobić. No, trochę rzeczy mi się udało dzisiaj zrobić. Zaczęłam się też zastanawiać w sumie, co robić z... Cześć Arleto, cześć Shiba. Bo to, co macie na dole, wiecie, tam... Dobrze by było, jakby to wyglądało trochę lepiej. Pomijając to, że czekam na to, aż środki zebrane na kamerkę się, że tak powiem, przeleją tam, gdzie trzeba, więc kamerka pewnie będzie... liczę na to, że na przyszły weekend już będzie. Na razie nie wiem, jeszcze nie miałam jak jej zamówić. Więc to pewnie jeszcze chwilę potrwa, musicie wytrzymać z tym, co tu jest. Wybaczcie. To mi nie jest potrzebne, to mi tylko jest potrzebne. O. No i dobrze. Jeszcze chwilę sobie poczekamy na ludzi. Mogę już włączyć grę, ale jeszcze damy im chwilę. Muszę wreszcie sobie zrobić po prostu te... sceny. Tak, żeby nie ruszać sobie wszystkiego w kółko, tylko się przełączać jak człowiek między tym. Boże, jest mi gorąco. Jest mi bardzo, bardzo gorąco. Wondersong? Pad? Xerme zabrał mi pada od PlayStation, bo chciał pobrać... jest beta dodatku do Monster Huntera Iceborne. Chciał ją pobrać i sobie pograć. I pobrał, ale jako tako jeszcze nie pograł, więc... Cóż, bywa. Jak wam mija weekend, moi drodzy? To jest dialog, który myślałam na koniec poprzedniego streama. Cześć Sylwia. Idziecie się drów za oknem, nie zwracajcie uwagi. Nie jestem w stanie. Jeśli miałabym zamknąć okno, to musiałabym włączyć wiatrak, a to już by bardzo przeszkadzało w streamie. Bardzo, bardzo przeszkadzało w streamie. Moje krzesło hałasuje. To jest kolejna rzecz, na którą będę zbierać. W ogóle. Mam dzisiaj do picia. Jak to mnie nie słychać? A, nie słychać rzeczy zza okna, Boże. Już się przeraziłam, że coś się dzieje. Zaczęłam mówić, że ogarnęłam sobie zarąbistą rzecz, jaką jest arbuzada, czyli... Właściwie to jest sok z arbuzów z limonką i imbirem i cukrem.
bo nie jest to do końca lemoniada arbuzowa, bo tutaj tych lemonów jest mało, ale jest takie dobre, dobre, że o mój Boże. Ksermem nie smakuje. Ajko. Nie wiem, czy zaraz sobie nie zepnę włosów jednak. Albo wiecie co? Trochę odgarnę z japy. Bo jest gorąco. I do tyłu. Dzisiaj jest jeden z tych gorętszych dni. Więc cóż. Dobra, już. Odlepiona od ciała. Wiem, że to obrzydliwe i nie potrzebujecie tych szczegółów. Czemu czat mi się zrąbał? Poczekajcie. Okej. Okay. Teraz, bo mi się czasem odświeża i tak błyska na biało i mi nie wrócił tym razem. Generalnie Sylwia, bierzesz arbuza, a kroisz go. Blendujesz. Przez sitko przelewasz do jakiegoś naczynia. Ścierasz z imbir na tarce i odlewasz sok, który masz właściwie starty. Trochę możesz też ten imbir z tym zblendowanym arbuzem dać, żeby ten smak trochę przeszedł. No i to jest mniej więcej na kilogram jedna cytryna albo limonka. Cukru dodajesz właściwie ile potrzebujesz, w zależności czy arbuz był bardzo słodki czy nie. I tyle. Cześć misia! No dobra. Nadrobiliśmy. Kolory są trochę inne. No są inne. Okej. Okay. Niech wam będzie. Tam coś stoi na tej górze. Jest derpowate strasznie. Schłodzone Summersby? Michale? Czy schłodzone? W sensie zimne, czy cukru dodajesz? Bo dodawanie cukru wydaje mi się ekstremalne. Tak, ja też brałam prysznic przed streamem. Więc trzeba było. Jest koszmarnie. Okej, jest tu pusto. Może ktoś się potem pojawi. Albo ona. Tędy do świątyni serca Ai. Czy to będą puste? Są to puste domy i ten. Powiewające w takt muzyki pranie. Spoko. Dobrze, że nasze pranie dzisiaj nie powiewało, bo Ksarmę puszczał rano. Melodic heavy metal, tak to się zwie? Cudo. Okej. Okay. A co mamy w tę stronę? Okej. Okay. No dobra. Tu nic nie ma. Jest tu pusto. Jest tu pusto. Pusto, pusto. Powtarzam się, pusto, pusto. Pusto jest tu, pusto. Michale, problem z tym, co ty polecasz, z tym cydrem, który ty polecasz, który ja w sumie też polecam, bo był dobry. Problem jest taki, że trzeba moc pić alkohol.
A ja nie mogę. Co tu się dzieje, że nie jest tu bezpiecznie? Mogę iść dalej? Mogę. Czemu to robię? Powinnam wejść tam z tymi ludźmi, prawda? Powinnam, bo tu pewnie jest droga dalej, którą będę musiała gdzieś tam kiedyś pokonać. Koleś od tańca. Dobrze. Jest tu. Jakaś mroczna bestia. No, widzieliśmy tego derpa. Nie, no tak nie będzie. Coś mi powiesz na temat Overseera? Czy mangowe jest najlepsze? Jest dobre. Ale ja mimo wszystko jestem cały czas całym serduszkiem oddana temu osmaku jeżynowym. W sumie to osmaku dzikiego bzu też jest takie dobre. Czarny bez, przepraszam, nie dziki bez. O, czyli Elderflower. Boże, co to było? Co to było, Leno? No. Myślałam, że w arbuzowym będę zakochana, ale nie. Jakoś tak mi zupełnie nie pasuje. A ja bardzo lubię arbuzowe picie. Okej. A kto z was pił gruszkowe? Bo też jest. Jest bezalkoholowy. Zobaczymy jeszcze. Może uda nam się uciec przed końcem. Co ty robisz z tą ścianą? Jezu, znowu jest bardzo dużo gadania. Szczerze? Gruszkowe jest gorsze. W sensie dużo mniej mi smakuje niż mangowe czy jeżynowe na przykład. Natomiast ostatnio to, co odkryłam na nowo, to karmi, czyli bezalkoholowe piwo karmelowe. O, takie dobre. Jesteś pozytywnie nastawiony do faktu, że kończy się świat, powiem ci, mój drogi.
O nie! Ten świat przejął Discord. I dlatego on ma się ku końcowi. Czy nas też to czeka? To było takie głupie. To jest takie, wiecie. Siemasz. Podpięłabym te włosy, ale przeżyjemy. Cieszę się, że masz o nas dobre zdanie. Pewnie były niezliczone. Nie wiem, co się tutaj z tym przesyłem stało, ale powinno być ok. Coś sprawdzić, bo zmieniałam jedną rzecz w ustawieniach i chcę sprawdzić, czy to działa. Ok. Jest w 1080p dzisiaj stream, prawda? Dobrze wam działa. W sensie, racja, to nie zależy w sumie od... to zależy bardzo od waszego komputera i internetu i przeglądarki i wszystkiego. A u mnie wygląda na to, wszystko poleciało spoko. Generalnie, jeżeli ktoś z was, to też możecie mówić ludziom, którzy marudzą, że czemu stream... bo im źle działa. Czemu streamy są na Twitchu? Bo im źle działa Twitch. Możecie mówić im, że są rozszerzenia do przeglądarek, albo mogą surować na innych przeglądarkach. Bo... Xarmy miał problem z tym, że on ma wszystko w cacy w komputerze i tak naprawdę nie wiadomo czemu, ale mu się przecinał Twitch. No właśnie tak to pytanie się pojawiło, Sylwia, dlatego że widziałam, że było jakieś ścięcie. Ale powinno być spoko. Cześć. Tak. Czy spotkamy się na górze, żeby nauczyła się tańca? Może się świat nie skończy. Nie bądź taki creepy! Nie mogę. Po prostu ten taniec, nie mogę. Filozof się z ciebie zrobił. Wszystko. Czy tutaj mamy coś? O, jeszcze z tobą nie gadałam, prawda? I zaraz będę mogła się chyba wspinać.
To jest też pewien urok w tym, że rzeczy są ulotne i przemijają, tak? Że nic nie jest stałe. Że mamy zmienność we wszechświecie. Z drugiej strony, nie wiem, czy ja bym chciała być świadkiem końca świata. To przerażające. Przyglądam się, że ten świat nam się wydaje w porządku. Pomijając to, że wylazły wszędzie potwory. Okej, spoko. Coś sprawdzę, bo Ksermy śpi. Więc nie mam pomocy znikąd. Także ten. To widziałam. Okej, sprawdziłam, już wiem. Spoilery, w sumie aktualnie chyba Xerwa mi nawet kurczę o tym mówił, wiecie? O tym ostatnim tańcu, tak w razie czego. Więc tak, słyszałam o tym. Dobra, wspinamy się na górę. O, pochodziłabym po górach. Tak bardzo bym chciała. Ja mam tylko pecha. Znaczy, powiem tak. Mamy zarezerwowany pokój w Bieszczadach. Tu nie ma nic ciekawego, nie ma. Znaczy, musimy wszystko zaplanować, a ja po prostu siadłam i zarezerwowałam. Czasem człowiek tak robi, że siada i coś robi. Tylko, że trochę się boję, że nie będę w stanie... odpowiednio... skorzystać z tej wyprawy, bo... coś się dzieje z obrazem, nie? Oj tak. Bo mam problemy z... nogą, ze stopą. I może być tak, że za bardzo po tych górach nie pochodzę. Z drugiej strony nawet jakieś tam nieduże spacerki. Będzie super sprawa. Hej! O Boże! O nie, ta mechanika mi się nie podoba. Okej. Boże. Nie trafię. Oczywiście, że tak. I spadnę na sam dół. Oczywiście, że tak. O Boże, to będzie frustrujące. Tak trzeba sterować. Dobra, spoko. To jakoś jeszcze daje radę. Latam. Trochę latam. Czekaj, co? Teraz mam wrażenie, że coś zwaliłam.
sobie sprawdzimy. A, gdzie to było? A nie, dobra. Jest spoko. Jest spoczko. Nie, już sprawdziłam, już jeszcze nie ominęłam. A mogę tu spać w dół, zobaczyć, co tu jest na dole? Nie chcę patrzeć, co tam jest na dole. Okej. Dobra, spoko. O, nie lubię tego. Nie podoba mi się ta mechanika. Muzykę ściszyć? No, już to robię. Generalnie kwestia jest taka, że po prostu zwykle ta muzyka jest dużo cichsza. W tym rozdziale akurat jest... głośna. Gdzie ty musisz mnie... Okej. Okay. No. Dobra. To mam uwolnić. Ja nie wiem, co ta bestia robi z tymi ptakami, że one tak mają. Ale to trochę obrzydliwe się wydaje. Trochę bardzo obrzydliwe. Dzień dobry. Coś mnie śledzi. Okej. Sorki, to mój telefon. Zwykle go nie wyciszam, ale też kurczę... Ostatnio mam takiego pecha, że coś mi się tam pojawia. W ogóle największym błędem było podłączenie Gmaila służbowego do telefonu mojego służbowego. Największym błędem moim. O nie, o nie, ojej, au. O nie, byłam już tak na wysoko. To podobno jest frustrujące. Tak, Sarma mi mówił o tym. Więc tak, troszeczkę się tu pomęczymy. Może chcecie, żebym o czymś z wami pogadała? O planach może na kanał. Mimo, że ostatnio w sumie je przedstawiałam i się niewiele zmieniło. Prawie nic się nie zmieniło. Okej. Czy to tu? To chyba będzie tu. Udało się! Czy jak to się robiło? Nie umiem. Ja nie umiem tańczyć. Nie znam muzyki, więc w sensie jestem łomem. Upośledzona, jeśli o to chodzi. Lost Ember? Pewnie tak. Myślę, że nawet nada się ta gra bardzo na streamy. Zresztą
ostatnio mam troszeczkę takie ciągoty. Dużo streamuję. Nie wiem, czy ja będę w stanie tyle streamować. Cały czas. Z drugiej strony coraz bardziej się do tego przyzwyczajam i coraz więcej przyjemności cierpię. Boże. Leno. Jest gorąco. Cierpię przyjemność z tych streamów. Więc jakby to powiedzieć, chcę streamować i chcę przy tym zostać. No plany jakieś tam na najbliższe gry mam. Chciałabym Blair Witcha na pewno też w sierpniu streamować. Tak jest co streamować. I chciałabym część gier, takich jak Wondersong, nie wiem, może takie jak Summer in Mara, które wyjdzie za jakiś czas, czy w stylu Stardew. Chciałabym je streamować. Natomiast gry takie, za które wy też mnie lubicie i z których słynie kanał, czyli tam, gdzie trzeba podkładać głosy, te mroczniejsze, je bym wrzucała po prostu na kanał. A przy streamach bym została. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie proporcja jednego do drugiego, tak, z czasem, bo w październiku idę na studia, więc nie wiem, czy będę miała czas tak na to wszystko. Z drugiej strony, ja to traktuję jako hobby, jako swój relaks, jako sposób na spędzanie wolnego czasu, więc fajnie by było mieć na to dużo czasu, nie? No, fajnie byłoby mieć czas na relaks. Cześć, Mela. Co to będzie za taniec? Ostatni. Musi być dobry. Cieszę się, Arletto, że poleciłam ci fajną rzecz. A może by powinnam powiedzieć, a nie mówiłam, że lody kawowe jak dawniej są najlepsze. Kupiłam je ostatnio, bo mnie Xarmen wysłał na zakupy do Tesco. I bo u nas są dwa rodzaje zakupów. Albo bazar, gdzie kupujemy warzywa, owoce, przynajmniej większość, no i mięso. W ogóle nie umywa się mięsa z supermarketów do takiego kupionego od rzeźnika na bazarze, takiego wiecie, ubite dzisiaj rano. Nie wiem, jak ja przeżyję to, jak będziemy musieli się przeprowadzić. No i ten. Tak śmieję się, że mamy dwa rodzaje wypraw do Tesco, więc wysłał mnie po rzeczy. Na obiady. I inne takie. I wróciłam z lodami, bo nie mogłam się powstrzymać. Bo musiało. Nie mogę. Misia się pytała, jaki kierunek? Informatyka. Ostatnio jestem mniej pewna tego wyboru, ale z drugiej strony zobaczymy. W sensie, ja się czuję dobrze w takich tematach, chociaż coś, co mogę się szczerze przyznać, nie zgłębiałam się w to wcześniej. Natomiast czuję się w tym dobrze, dobrze sobie radzę i myślę, że będzie spoko. I to jest tak naprawdę tak bardzo szeroka tematyka, tak bardzo szeroki kierunek, że tu znajdę coś dla siebie.
nie potrzebuję. Wiem, jak tańczyć. Dobra. Nie. Można w nim szybko się poruszać, biegać w sensie. To ważne. O Boże, nie mogę. Trochę sobie ściszałam słuchaweczki. A, co chciałam jeszcze powiedzieć? O nie! Łapnie, łapnie! Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ja mam iść. Zobaczymy zaraz. Może tu? To rzeczywiście jest wysoka góra. To rzeczywiście jest bardzo wysoka góra. I zimna, z tego co widać. Mam ochotę na lody, kurna. Ksarmy śpi. A my mamy taką dziwną rzecz. W sensie, po raz kolejny powtarzam, że ja się do tego mieszkania przyprowadziłam, więc tutaj niewiele rzeczy zależało ode mnie. No i pewnie zanim będziemy mieć czas, siłę, środki, żeby ogarnąć wszystko po swojemu, no to też stopniowo to robimy. Ale my mamy dużą lodówkę bez zamrażalnika i zamrażalnik też jest, tylko że stoi w sypialni. Więc nie można w nocy wstać i wziąć sobie lodów cichaczem, czy w moim przypadku w ciągu dnia, jak śpi druga połówka, bo druga połówka się obudzi. Cześć. Czy jesteś trolem, którego znam? To jest pewnie inny troll. Okej. Okay. Czemu mnie nie chcesz puścić? Nie, nie mogę ci zatańczyć. No co ja tu mogę zrobić? Mogę tu coś więcej zrobić. O! Hej, ptaku. Dobra, skoro mam już ten taniec, to mogę zamknąć. Mogę popatrzeć sobie, ile wach jest i jakie cuda tam się dzieją. Tylko nie zjedz ptaka. Jakie głupie. Dzień dobry. Co więc, że znowu iść? Rób tak. Ooo. Chociaż wiesz, co by ci bardziej pasowało? To. Dziękuję. Co to jest? Czy to są owady? To są owady. Czy podniesiesz mnie na górę? Uważaj się nie ten. Nie zaraź tym? To wygląda jak świerzb? Jaki wiel, znaczy za duże na świerzb, ale... O nie, nie chcesz ich zdeptać! Takie urocze! Czemu ty jesteś taki cudny? Przywali im kamieniem. Mam rację? Już ze mną nie chodzi.
Tak, jest mutaczne. Boże, tego jest dużo. W sensie fajnie, że dbasz o to, żeby tego nie podeptać, ale nie uważasz, że tego jest tak trochę dużo? O! Okej. Dobra, dobra, wiem. Rozpędziłam się. O. Dobry jesteś. Okej. Nie. No trochę reagują na śpiew, ale mniej niż myślałam, że będą. Skakanie na ślepo w dół nie jest komfortowe. W sensie człowiek się czuje jednak zagrożony. A tędy nie przelezę, prawda? Nie, nie przeskoczę. Nie ma szans. Jak można być takim kiutaśnym? I się przejmować robactwem? Bamb. Czemu jesteś kiutaśny? To jest jedno z moich ulubionych słów od jakiegoś czasu. Kiutaśny. Jest koszmarne. Okej, jak ja mam to zrobić? W takim razie... O, okej. Coś tam przydepłam. O Boże, no już. Już. Prawie. Czy mój kolega przyjdzie? A, jesteśmy tutaj. Tu, gdzie nie mogliśmy przejść. Spoko. Czemu kolega nie przyjdzie? Mógłby podeptać to wszystko, kiedy my nie widzimy. W sumie. O. I hop. O. Hej. O nie! O nie! O nie! To jest tak urocze, że aż cudowne! O Boże! Takie buty. Czy możecie mi... Aha, bo wy musicie wstać i teraz przepchniecie. Okej, to jest fajna mechanika. Nie powiem. Czy to mnie wyniesie do góry? Okej. Ta gra jest taka cudowna. Jest taka słodka. Zawiera tyle życiowych prawd. Okej. Okej. Niech tak będzie. Tak? Chyba tak, zobaczymy. Nie. Nie, tu nie przeskoczę. Ups, zbugowałam to trochę, no dobra. Ups. Ups. Dobra, muszę zresetować poziom. Nie mogę!
Dobra, poczekajcie. O, wyłączymy i włączymy grę. Po prostu. No już działa. Bez problemu. Nie wiem, co ja właściwie mogę tu zrobić. Zepsuć grę. Hej, dzień dobry. Okej. Okay. A racja, wiecie co, teraz zapomniałam. Że one mogą to podnieść i nie mogę pod tym przejść. No trochę grę psułam, ale... No, prawie mnie zrzuciły. To nie dobrze. Lody na kolację. To już nie nazywaj tego kolacją, może tylko przekąską. Dobrze, dobrze. Dobra. Bo ja tam nie doskoczę. Po prostu nie. Jak mam ogarnąć tamten drugi rój? Mam pomysł. Cześć, Alma. Dawno cię nie widziałam. Co się nazywa banda? Teraz skoczę? Prawie. Teraz skoczę. O, i tak to się robi, moi drodzy. Moja własna banda robaków. Sylwia, nie mów mi, jak rozwiązywać zagadki, dopóki w sumie wprost nie poproszę. Taka podpowiedź. Co do tego, co do savoir vivre na moich streamach. O, może tak. No ja do pewnych rzeczy dochodzę i ogarniam. I jeżeli coś mi zajmuje kilka podejść, to jeszcze nie ma co się, wiecie, smutać. Okej, tam nie doskoczę. Może jestem w stanie złapać jakieś te robactwo z prawej strony. Okej, ale to chyba jeszcze... To chyba jeszcze nie tak. Muszę ich zebrać trochę więcej niż dwa roje. Hehe, roje. Hehe, hehe. Ja nawet nie wiem, czy jeszcze ten youtuber istnieje i czy jest na czasie. Ale hehe, rojo. Chodź. Czy ja jestem w stanie...
jestem w stanie tu wskoczyć? Jeszcze tego więcej będzie? Mam wrażenie, że te robaczki, jak są w takim roju, to są mało miziaste. W sensie wydają się kłujące. To jest cała podłoga robaków. Ja pierdzielę. Okej, dzięki. Dzięki. Pa, pa. Czy będziemy już na miejscu? Chyba tak. Zepsułam grę. Jak ja lubię psuć grę, jakie to cudowne. Misia, Boże, tak! Dlaczego nie możemy ich zabrać, żeby... Język mi się plącze, tak się podekscytowałam. Chciałabym je zabrać, żeby zeżarły gównianne. Oj tak. Oj tak bardzo. Boże, proszę. Do toalety. Rezonujecie ze mną, spoko. Co mi to da? Mogę to macnąć, dobra. Czy muszę to dać tej upośledzonej foce? Czy ona teraz będzie moim przyjacielem? To jest w ogóle góra przyjaciół. Czekaj, się zapiszę sobie. Który my dzisiaj mamy? 30. Nie mogę, ta foka jest foką. I za mną leci. Mam cię zaprowadzić do kolegów. Czy mam cię tym karmić? Okej, steruję tobą śpiewem. Aha, tylko ty się szybko rozładowywujesz. Bardzo szybko. Chodź. Za każdym razem będę cię głaskać. Czy mogę po prostu wskoczyć? O nie. Tak na główkę. Biedaku. Nadążasz, dobrze. Jak jest głodny, to nie mogę wsiąść. To takie cudowne.
No, fuck. Głupia foka. Nie mam pojęcia w sumie, gdzie ja mam iść. Tak na dłuższą metę. Czy w lewo, czy w prawo? Oj, nie chcę cię głaskać w kółko. Okej. Wyobraźcie sobie teraz, że foki latają. Nie pływają, że mają skrzydła. Że te grubaśne istoty, które bardzo lubią robić, pływają. W sensie nie pływają, tylko latają. Zarazki. Okej, gdzie masz mnie zabrać w takim razie? W tu stronę. Wyobrażam, o właśnie. Misia podała bardzo, bardzo fajną sprawę. Rodzina fok zakładająca gniazdko na dachu twoim. To już nie byłyby gołębie. Włożące ci na balkon i będące generalnie syfiastymi sąsiadami. Gołębie są straszne. O nie! O nie! Okej, okay, żyjesz. Ale musimy wrócić po ciastko. Chyba, że tutaj coś jest. A, jest. A, dobra. Tylko, że trzeba ci to dać na górze, tak? Chodź ze mną. No właśnie, Alma rzuciła też bardzo dobrą rzecz, że zamiast gołębi na rynkach pętałyby się takie grube foki. I zamiast takich stad gołębi, na placach leżałyby takie grube foki. Takie tłuste, takie cudowne, takie rozleniwione, piękne foki. Wyobrażacie to sobie? Jakie to byłoby cudowne i straszne? To jest jakiś deal. W moim królestwie każdy będzie mógł dostać fretkę za darmo i gołębie wymieni się na foki. Nie chcę cię głaskać. Jesteś cudowna, ale... Sylwia stwierdziła, że... przygniatałyby dzieci i w ogóle byłoby cudownie. To z tym, że cudownie, to ja stwierdziłam. Nie byłoby to w sumie aż tak cudowne, ale wiecie, o co chodzi. O Boże. Czemu ta wizja? Czemu my zawsze mamy takie wizje? Powinnam chyba iść za tymi, za... praniem. No. Chodź, foko. Oczywiście, że trzeba by skasować film Ptaki i nakręcić foki. Wyobraźcie sobie takie stada fok spadające na ludzi i atakujące ich.
Czemu ty mnie zrzucasz? Co tu się stało? Nie wiem, co tu się dzieje. Nie! Nie! O Boże. Takie tłuste foki by się wbijały do domu. Byłoby tylko takie... Jezu! Stefan! Znowu foka nam wpadła przez okno! Dawaj miotłę! Wmienicę ją! Wmienicę! Nie, czekaj! Wanna jest potrzebna! Stefan! Nie mam pojęcia, gdzie lecę w sumie. Tak trochę latam bez ładu i składu. Nie wiem, czy bym jadła taką fokę. Zadajcie sobie pytanie, czy jedlibyście gołębie. I potem się zastanówcie, czy foka byłaby lepsza. No, bardziej grubaśna w sumie. I aktualnie w sumie foka by zjadała rzeczy, które ludzie wyrzucają przez okna. Czyli na przykład stare ryby. Znaczy dobra, hoduje się gołębie na mięso. Koleżanka mi opowiadała, że jej dziadek miał gołębie i że rosół w niedzielę był nie z skóry, a na gołębiu. Że to było normalne za jej w dzieciństwie jej. No, ale... To muszą być bardzo specjalne. W sensie... Zadbany gołąb hodowlany, którego ty sprawdzasz, patrzysz, czy nie jest chory, dbasz o niego, a gołąb z ulicy, który zjada śmieci. To są jednak różne rzeczy, nie? Dobra, musimy poczekać, aż rzecz minie. O nie, to nas zwiewa. Chodź żryć. Foka, 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 foka. Dobra, niech zawieje. Misia, złodupiec to nie jest ten zły charakter. Złodupiec to badass. W sumie bycie złym charakterem nie zaprzecza, że w sensie możesz być złym charakterem i złodupcem, tak? Nie tak, że nie. Ale czy możesz zeskoczyć z tej foki? Dziękuję. Okej, muszę poczekać na wiatr. Okej. Spoko, zejdź z foki. Tu jest cieplej, twierdzisz.
Tu mogę spaść. Ale lepiej nie będę tego robić. Moją fokę. Dobra. O nie, foka mi spada. Czy może mnie poniesie bardziej samego? Tak. Zdecydowanie tak. To takie słodkie. Dobra. Chodź, 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 chodź. Bo my tu w innym miejscu musimy cię nakarmić. Nie, badass to jest... W sensie złodupiec, no to jest... Fajnie jest być złodupcem. Badassem, nie? Taki twardziel. To nie jest negatywne. Czy mogę się naładować dwoma tymi? Tak, żebyś był bardziej jeszcze szczęśliwy? Okej, okay, to mi się udało. Tylko co dalej? A, dobra, widzę. Taka tam wspinaczka. Ups. Trzeba trochę uważać. Żeby mnie nie wywiało. Złodup jest dziwna rasa fantazy. Może trochę. Masz. Ja też się w sumie dziwię, że nie, że ten nie jest mu jakoś tak totalnie zimno. Co ty, masz problemy ze śpiewaniem? Tak, masz problemy ze śpiewaniem. Gardło ci siada. Znaczy, nie powiem. W sensie, chodziło mi o to, Misia, że złodupiec nie oznacza złoczyńcy. To nie jest równo. To nie jest to samo słowo, tak? O, tak chciałam powiedzieć. Ta foka się za mną wlecze. Czemu? W sumie nakarmiłam, to idzie, no. Dzień dobry. Cześć. Przerażona foka. Czemu nie chcesz podejść? Chcesz uciec? Okej. Okay. To się nie skończyło dobrze. A czy możesz zaśpiewać w takim razie? O nie! Foko! Nie! Nie! Nie rób tego dla mnie! Ja cię tylko dałam jeść! Super gównianna. Ech.
Wiesz, Misia, chciałabym podejść i pomiziać po brzuszku. Jest duże, można stanąć pod spodem. Stoisz pod spodem i robisz tylko tak. O! Proszę, wymiziane po brzuszku, nie trzeba się schylać. Zeżryj ją. Złap za ten szalik i ukręć łeb. Bardzo proszę. Bardzo bym się śmiała, jakby wiatr wiał w przeciwnym kierunku, a szalik cały czas by powiewał w tą stronę, w którą zawsze powiewa. Czy ona wreszcie to wypije? Proszę, żeby ona to wreszcie wypiła! Wiecie co? Będę aktualnie bardzo, bardzo okropna, ale muszę zrobić chwilę przerwy w takim momencie, bo Xarbe powinien wstać i chyba pójdę go obudzić. Sobie wody nalewam, ale powiem wam, martwiłam się, że już coś z nim jest, bo zwykle go budzi, jak nagrywam przy otwartych drzwiach, ale nie, po prostu jeszcze mi się psy. Zaraz przyjdę. Ja sobie kładę kocyk generalnie u siebie na krześle, jakbyście się zastanawiali, co tam kombinowałam, bo krzesło jest z ekoskóry, więc jak się ma shorty czy krótką sukienkę, po prostu człowiek się przykleja do skóry. Jak to nie dożyjesz Mela, końca Wondersonga? Już jestem, wróciłam. Może nawet dzisiaj skończymy.
Wypij to, proszę, wypij to. Jestem ciekawa, co ci to zrobi. Chybaśmy ją otruli. Czemu to krzykło? Nie wiem, czy umarła. Straciła przytomność na pewno. Chyba się góra rozpadła. Czy coś? Gorzej, że Bambowi się też oberwało. Hej. A myślałam, że możesz tańczyć w tej pozycji. Nie. Nie możesz głośno śpiewać. Hej. Żyjesz. Dobra. Szkoda. Nie, Alma, to nie jest żona głównego bohatera. To gównianna. To jest w sumie główny bohater, żeby nie było. Nie mogę tańczyć. Dobre, dobre. Opowiedzcie, proszę, proszę czacie Arlacie, co się stało? Może wytuptamy drogę na zewnątrz. Co mam teraz zrobić? Coś tu się zmienia? Może potańczę dziko. Okej. Jednak coś mówisz. Nie umrzemy tutaj. Nie umrzesz tutaj. To ciekawe. Czemu nie pomoże? O. Czemu byłaś taka okropna? Ona była fajna. I cię hajpowała.
przeszkadzała ci, spoko. Gównianna. Co, poczekajcie, bo jest po 20, a ja muszę wziąć lek. Więc wezmę ten lek. Czy mogę bardzo zepsuć tą chwilę? Muszę. Mam nadzieję, że tylko powiedziałaś jej, żeby sobie... i ten Insta przykuc. Ej, to naprawdę pora na deprechę. Co za manipulująca bitch. Albo ciebie okłamała, moja droga gównianno. Pytanie właśnie, kogo okłamała? Albo? Skąd wiesz, żeby cię nie okłamała? Pf, gównianna. Co tam? Też robisz świetne rzeczy, mój drogi. Zaprzyjaźniasz się ze wszystkimi. Miałeś za przyjaciela latającą fokę. Ujeżdżałeś tą fokę. Zrozum, ile ludzi ma takie marzenie, żeby ujeżdżać latającą fokę. Ach, ja ich ze sobą nie paruję. Dla mnie zawsze Miriam X Barb. Bamb. Barb. Skąd mi się to wzięło? Bo Bard i Bamb w sumie. Ja się wyciszę na chwilę, wydmucham noska, ale nie będziemy robić. Wiesz, Alma, Jon Snow był sam w sali tronowej z kobietą i też wiemy, jak to się skończyło. Nie, Arleto. Ja poszłam smarkać i przyłączałam dalej tekst i go czytałam. Bo o, stwierdziłam, że nie będziemy marnować czasu.
Był już w sumie w kilku salach tronowych. W dwóch? Tak? W dwóch? W trzech. Nie, w dwóch. Okej. Okay. Nie pomyślałaś, moja droga, że może raczej ratowanie świata byłoby bardziej heroiczne niż jego niszczenie? Zróbcie coś. Jaką prawdę? W teorii. Zgodnie z doktryną tych mnichów, których wzięliśmy, no to świat się kończy, bo się zepsuł, tak? I ten nowy, który powstanie, będzie idealny. Więc w sumie jest lepiej. Ale... to takie trudne. Taki dylemat tramwaju. Kojarzycie to, tak? Że... jedziecie tramwajem, możecie pojechać dwoma różnymi ścieżkami i jeżeli nie zmienicie toru, rozjedziecie dwie albo trzy osoby, natomiast jeżeli zmienicie tor, rozjedziecie tylko jedną i co jest prawidłową odpowiedzią. Nie pamiętam, jak on się nazywa poprawnie, więc co, aż sprawdzę. Dylemat wagonika. Byłam blisko z poprawną nazwą. No to jest taki eksperyment myślowy w etyce. Już nie wnikając. Dylemat wagonika. Czyli mniejsze i większe zło, tak? Lena oczy. Wszystkie te koncepcje, o których mówicie, czyli mniejsze zło z Wiedźmina, zagadka z chorobą, o której mówi Arleta, czyli to, że masz kilka osób i jedną z odpornością, ale tą z odpornością musisz zabić, żeby zrobić lek na chorobę. To wywodzi się wszystko z dylematu wagonika. To była pierwotna koncepcja. O właśnie, misia. Dororo również poszło w tą stronę.
Chociaż... Podoba mi się to, że generalnie ludzie tam doszli do prawidłowych wniosków w całej tej sytuacji. Wiecie co? Aktualnie powinnam zrobić sobie animację. Taką, wiecie, pojawia się znak Lena, uczy i znika i po prostu to uruchamiać na streamach. Ale jak widzicie, nie zrobiłam jeszcze paneli pod streamem. Mimo, że streamuję już drugi miesiąc. Dobrze, drugi miesiąc. Jakby to powiedzieć. Może macie dla mnie jakąś podpowiedź, bo ja je sobie zrobię. W sensie styl sobie dobiorę. Tylko chyba coś, co sprawia mi w tej chwili największy problem, to kolorystyka? Bo jak gdyby nie mam jako takiej ścisłej kolorystyki na kanale. Może powinnam o tym pomyśleć w sumie. Mam teraz pewną wizję, jak można by to zrobić, ale poczekam na wasze pomysły. Bo macie bardzo dobre pomysły. Bo planowałam pierwotnie wziąć jakieś gotowce, ale w sumie stwierdziłam, że to nie jest trudne do zrobienia i mogę sobie zrobić. Tak jak wszystko sobie robię. Fioletowo-niebieska. Jest to jakiś pomysł? Foka? Dzień dobry. Albo troll. Robaczki! Cieszę się, Olu, że znalazłeś czas, żeby wpaść. No, fioletowo-niebieskie to takie kolory syrenkowe. Zostawmy. Tak. Zostawmy. No dobra, powiedziała. No i to ciężko obiecać. Dobra mi się. Na razie. Jakby co, stream będzie na Twitchu do obejrzenia? No i z czasem pojawi się na YouTubach. Bo wrzucam z opóźnieniem w sumie. Nie, Misiu, ja myślę, że to nie goście. Foka ci wpadła przez okno, prawda? Nie chcesz się tylko przyznać.
Że masz foko nieodporne na foki okna. Nie pomaga jej. Dobra, przestało to być. Przestaje powoli być to śmieszne tańczenie. Mamy dylematy moralne. Czy zostawisz jedną osobę tutaj na śmierć po to, żeby uratować świat? Dylemat gówniany. Oczywiście, że to zrobisz. Zostawisz ją tutaj, prawda? Prawda? O! Bardzo się boisz śmierci. Okej. Okay. Następnym razem, jak będę chciała, żeby ktoś ze mną poszedł, to będę robiła... Zawsze masz swój szalik, żeby nie czuć się nago, co? Z drugiej strony pewnie ciężko go ułożyć wygodnie, jak on tak cały czas powiewa. Patrzcie na te dwie postacie. To mi się bardzo podoba w tej grze. Gramy głównym bohaterem. Znaczy, nasz główny bohater, protagonista gry, nie jest bohaterem tego świata. Przynajmniej nie tym ustalonym przez przepowiednie. Ale bohater, przepowiedziany bohater przez wielkie B jest... bezsilny bez miecza. Natomiast Bomb, nasz bard, który chciałby być bohaterem i w sumie robi wszystko, żeby uratować świat, więc w duchu jest bohaterem, ma swoje moce w sercu. W sensie wszystko jest związane z jego telenem, czyli ze śpiewem. Patrzcie, jaki... Wiecie... Ciekawa sprawa. Coś, na co wpadłam i czego nie zrobiłam. A mogłam. Ale ta szansa już ominęła nas raz na zawsze. Bo Bambowi można było nadać czteroliterowe imię. Nie wiem, czy to było wykonalne ze znaków, które miałam dostępne. W sumie teraz, jak tak myślę, to pewnie nie. Ale jakby była szansa, to mogliśmy go nazwać Hero. Bohater.
dobrze wie o tym, że to ciężko zaakceptować. O nie! Kurna, chciałam z nią jeszcze pogadać. Mogę tutaj. Świetne! Ta gra uczy o przyjaźni, o trosce, o samotności. Bardzo, bardzo dużo ważnych rzeczy się dzieje w tej grze, jest powiedziane. Komuś się tu spieszy. Patrz. Prawie biegnę tak szybko jak ty. Okej, nie, wyprzedzasz mnie. Ale skaczę lepiej. O ty. O, nie, ja nie skiknę tak daleko. Dobra. Nie jesteśmy bohaterem, nie musimy czarować i robić cudów. Nie wiem, co tu jej się stało. Zebrała się ich tutaj duża grupa. O Boże, dlaczego ona tak skacze? Jej zdolności skakania są jakieś ekstremalne. Przyjdzie do mnie? Nie przyjdzie? Poradziła sobie? Okej. Okay. Jakoś sobie poradziła. Cześć, Xerwy. O! Świątynia. Możemy iść do Overseera. W sumie nie znamy tej piosenki. I z drugiej strony Overseer chyba już przyszedł do nas. To wróżka. To piesoruszka. Słyszycie tą muzykę, mam nadzieję. Posłuchajcie sobie przez chwilę tak głośno. Oh,
Dobra. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby mnie było dobrze słychać. Mam pewną teorię a propos tego. Ci opiekunowie, którzy są, albo zostali zabici, albo oszaleni. Kolejni opiekunowie, jeżeli nam się uda, to będą te wróżki. Wiecie, ewolucja, nie? Coś mi się wydaje, że nie skończymy tej gry, jeszcze. Jeszcze nie dzisiaj. Dobrze, wiecie co? Zanim ja się wpakuję w ratowanie Overseera i jakieś dziwne rzeczy do robienia z gównianną, to myślę, że będziemy kończyć streama. Tak sobie jeszcze zostawię rzeczy do robienia na kolejnym streamie, bo dzisiaj tak nie skończę wszystkiego, bo nawet jakbym, nie wiem, pograła z pół godziny, wątpię, żebyśmy skończyli całą grę. Że spokojnie będę potrzebowała godzinę przynajmniej na skończenie. Jutro rano mamy rzeczy do załatwienia, potem praca. No, także ten. Odwlekam trochę rozpoczęcia Among the Sleep, ale trochę to tak jest, że chciałabym skończyć Wondersonga, bo i tak w piątek wychodzi Sea of Solitude, które będzie na kanale i które będę streamować, więc no jedną grę muszę skończyć do tego czasu. A chyba Wondersonga będzie najłatwiej, w sensie nie chciałabym się spieszyć z Among the Sleep. Chociaż bardzo możliwe, że to też przejdziemy w dwa streamy. Zobaczymy. Chociaż ta gra powinna zająć tam chyba 11 godzin. Ja już gram w nią w jakieś 18. Także ten. Takie cuda. Co tam, Xarma? Zdziwię się, że chcesz już grać w streamie. Zaczęłam o 19. No. Więc tak w sumie akurat. Powiem wam jeszcze coś. Xarma idzie dzisiaj do pracy i bym po prostu jeszcze z nim tą godzinkę posiedziała, zanim pójdzie do pracy i spędziła czas.
Także ten. Będziemy kończyć, mi się piesia. Mam nadzieję, że cóż, wam się podobało, bo moja teoria na temat fok zamiast gołębi podbiła moje serce już na zawsze i bardzo bym chciała, żeby to była prawda. Naprawdę bardzo bym chciała, żeby to była prawda. No co? Słyszymy się we wtorek. Myślę, że... Teraz myślę, o której? 19 albo 20, zobaczymy. Bliżej wtorku wam powiem, co i jak. Gramy dalej w Wondersonga, tak żeby go skończyć. Możliwe, że w weekend, w piątek Sea of Solitude, w czwartek może Among the Sleep, zobaczymy. Albo zrobię sobie jakiegoś streama takiego, wiecie, jakieś pierwsze wrażenia, czy coś sobie tam pogram, po prostu w czwartek, tak. Jednorazowo. A ten. W weekend zobaczymy. Może uda nam się z Xarmę siąść do tego, co planujemy zrobić. Bardzo bym chciała. Mam też nadzieję, że do kolejnego weekendu będę miała kamerkę nową. Bo jak na razie czekam na przelew. Jakby to powiedzieć, kasa z PayPala idzie tupornie. Ale będzie, zamówię. Mam wybrany model, więc... Słuchawki też już sobie wybrałam. Znaczy... Zobaczymy jeszcze. Prawda jest taka, że muszę znaleźć czas, pójść do jakiegoś sklepu i po prostu je pomierzyć. I będę podejmowała ostateczną decyzję na zasadzie wygodności. Ale to też zanim uzbieramy, to minie trochę czasu. Dobrze, moi drodzy. Nie wiem, czy czat umarł. Czy co się stało. Czy gadam sama do siebie. Bo jesteście cicho od dłuższej chwili. O, jesteście, żyjecie. Dobrze, cieszę się. W takim razie, moi drodzy. Do usłyszenia we wtorek. Mogłabym się nie bić. Znaczy, uderzyłam w sumie w słuchawki, więc tak. Do zobaczenia we wtorek. I cóż, miłego tygodnia wam życzę. Bo jutro poniedziałeczek. Pa, pa.